Krystal i Kusta mieli PM-y, podeszli bardzo blisko, zdobyli dwa pierwsze fragi. No ale potem fantastyczna odpowiedź od Taza, teraz boost czteroosobowy. Cześć, witajcie moi drodzy, z racji tego, że na stałe już wracamy do CSGO, to mam dla was giveaway na kostkę Good Knife, Brightwater, Minimalware. I aby wygrać, trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał, zalajkować mój fanpage, zafollowować mnie na moim nowym Instagramie, bo jeszcze nikt mnie tam nie followuje, oraz napisać komentarz z godziną, o której oglądasz ten materiał. Pomóż mi wbić pod tym materiałem 500 łapek w górę i od razu jutro wrzucam dla was kolejny materiał. Napisz także w komentarzu Kinguin, a ja przypnę ci serduszko. I tutaj z tego miejsca pozdrawiam 5 osób, które polubiły mój film i wysłały mi to na fejsie. Jeżeli chcesz się tutaj znaleźć, to już wiesz, robić. Dodatkowo każda łapka to 1 euro więcej do następnego giveawaya, także trzymajcie się i hej. No ale poczekajmy, bo widzimy jak dobrze Kusta unika tego flesza i tam jeszcze jest jeden z zawodników na górze, nie spodziewa się, że nie ma. Zniszczone Team Kinguin w tej rundzie, płapka, tak naprawdę, tak. A jo, jeszcze Polacy na jakieś ruchy ze strony przeciwnika, na kolejne trafienie, które pozwoli przejść w głąb bombsite'u. A tutaj już Subroza na plecy, lubią to robić zawodnicy Ghost Gaming. Czy Subroza wczoraj bardzo często wykonywał takie ruchy, wchodził na plecy, czy Steel na początku tego meczu? I proszę, Kusta z Krystalem zajęli się sytuacją po swojemu, zdobyli dwa trafienia, a właśnie ten Subroza wchodzący na plecy. To może być zabójcze i kończące rundę. Była próba dojazdu do Jombi, to się nie udaje. Teraz ale jacy obici są gracze Ghost Gaming! No ale Kusta, nie myli się ze snajperką, 26 HP miał tylko na koncie. A widzieliśmy, że jeśli by nie trafił, to Ralen prawdopodobnie by go stragował, ale Kusta w tej sytuacji się po prostu... Zobaczmy, no jeżeli Wardle tak świetnie strzelał ze snajperki, Minis też jest do tego zdolny. No i na tym będzie się opierała nadzieja polskiej drużyny w rundzie numer 21. Minuta zostaje drużynie Ghost Gaming, tym razem nie pod B, a pod A szykują się zawodnicy formacji Terro. No i już przygotowany jest Tas na wejście rampą, tam właśnie jest Wardle, ale świetnie znajduje głowę Wiktora Wojtasa. A on nie gra ze snajperką, on gra z PM-em, każda strata punktów zdrowia może go dużo kosztować, bo to on będzie musiał być tym agresywnym, który wybiegnie pod celownik któregoś z Polaków. Teraz zrobił to Krystal i poradził sobie z Mausem. No szkoda, że Maus zginął, on w ostatnich rundach dawał najwięcej, ale jest chociażby Ralen, który przywraca tę przewagę po polskiej stronie. Dobrze, Minis, on obija do 15 HP, no będzie teraz łatwiej zabić Wardle'a. Szkoda, że Krystal znowu jest w stanie zaskoczyć któregoś z Polaków swoją agresją. Ale to jest sytuacja 3-2, bomba podłożona, ona będzie tykać coraz szybciej. Każdy z Polaków ma defuse kita, dobrze, nie trzeba będzie go nigdzie szukać na ziemi. Ale Krystal, Krystal znowu agresywnie i odważnie, on już ma 4 fragi, jeżeli zdobędzie ten... No i teraz doskonale o tym wie, dlatego po nią sięgnął drugi raz, bo w ostatniej rundzie ją stracił. No ale teraz już przekupił do M4, Ralen też ma M4 i świetnie sobie z niej radzi, proszę! Dwa trafienia, głowa ustrzelona Krystalowi. Przez to teraz Tas nie miał żadnych problemów z kolejnym zabójstwem. To już dwa na jego koncie, tak samo Ralen. Piękne zagranie tej dwójki teraz pod bombsite'em A. No i zostaje tylko Steel, jego pozycja doskonale znana, dorzucony flash za wenty, żeby oślepić tych przeciwników, których ma nad swoją głową. Ale tu jeszcze czai się za smokiem kolejny z zawodników polskiej drużyny. Steelowi jednak udaje się podnieść bombę, w sytuacji 3-1 będzie przebiegał pod bombsite B. Minis, 6 HP, ale snajperka w dłoni i czekał już na pochylenie. Zdobył te dwa fragi. Ghost Gaming musiało zaatakować agresywnie. Tam Krystal i Kusta mieli PM-y, podeszli bardzo blisko, zdobyli dwa pierwsze fragi. No ale potem fantastyczna odpowiedź od Taza. Teraz boost czteroosobowy, tak żeby Wardle mógł zobaczyć, co dzieje się pod bombsite'em B. No i widzi, już widzi przeskakującego zawodnika, ale wagony jakże teraz dobrze zagrały na korzyść Polaka. Oj, to na pewno, bo przeskakiwał, a Wardle i jego refleks by to wykorzystali.
Pociąg uratował naszego... Wszystko spoczywa na ich barkach. Fatih, tak mówiłem, że on jeszcze w tym spotkaniu nie zginął, ale to może być ta pierwsza runda na przełamanie, kiedy jednak to on zostanie powstrzymany, ale jeszcze walczy Fatih, jest trafienie dla niego po fleszu, wychodzi jeszcze Kojot, no i bomba rozbrajana, ale niecelnie Fatih tak będzie musiał nożować, nie ma defuski, tam przeciwnik, darku! Bomba taka już na tyle szybko, że chyba nie ma czasu, aby ją rozbroić i Fatih to już nie ma znaczenia, że on zginął po raz pierwszy, on i tak wygrywa rundę, także te jego trzy trafienia teraz, trzy fragi, bo w sumie ciężko powiedzieć, że trafił nożem, on po prostu zanożował sobie. No i teraz wielka szansa, żeby punkt numer 14 wpadł na konto drużyny Pact, ale jednak Stompy Stark zdobywają fragi. Teraz czy da czas Lunatic swojemu przeciwnikowi, żeby ten broń przeładował jeszcze podniesiony MP9, to będzie frag dla Starka na pewno, a więc w krytycznym momencie teraz XCOM budzi się z tego małego letargu, które mogliśmy zauważyć na początku drugiej. Na pewno możemy powiedzieć o nim, że stara się, że wypływa, ale tym razem jego drużyna po prostu spływa. Cztery fragi dla Lunatica i może być to szansa dla Ice'a, ale jednak to Kojot zamknie tę rundę. No i w taki sposób właśnie... Fajnie by było, jakby na Majorze im się udało coś fajnego ugrać, bo teraz skoro już tak wiadomo, że i ten odchodzi, i ten, to sobie będą grać na luzie, bez presji żadnej i może coś fajnego pykną. Oh my god. Worst flash ever! Oh no! Died to a bot. Sergei, with a nice response though, however. Alu and Sergei, the last two remaining Ts. They're low, and Alu gets caught in the cross as he's trying to reposition, does go down, and it's up to the young gun to save the day. He's taking the fight, gets Kirby down so very low, just one shot from either player will finish them off. That's all it takes. The Glock is going to be favored, the slightly faster tap time. But Kirby, the elevated angle, jumps up, hits him hard. Eps. Nice, do we have triple up now or what? Yeah. What's the issue? Alex said they're coming back from the chaos of pistols charging his way, but they peak one by one and he makes it look so goddamn easy. Four kills for him. Yes, gonna get the final frag there. Nearly got stolen by X7, but 5-1 here. North, once again on the... One should be connected. One is coming top mid now. That was good. Bomb top mid. What was connected there? I don't know. Maybe rushing shorts. Yep, out of sleep. Stop as well. I'm flashing inside though. Flash by. I'm hiding inside. Not CT. Grenade out. Nope. Flash. Flashing Tetris, flashing. This round, Karadesh. Thank you. Play easily, tries to follow it up and will do so, but he goes down to Valde. And it's just the two versus three now. This could be the 10-5 half for Ents. It looks like it's going in that favor, especially when they push through one by one out of the smoke. Valde can plant the bomb, and it's all up to him to clutch it. He would need to go huge into the round. A 1v2. They have no kit once again. There could be one on the floor for him to collect. Alu, he's the first on the scene, but his barrel's been spotted. Valde knows to just pre-fire the angle once he peeks. This is going to be an incredible round for Valde. It would be the 4K and make their lives so much easier if they can get the 9-6 scoreline rather than the 10-5 aerial. Coming over, no kit. Couldn't find one, couldn't scavenge one. Pushes in, suspects the angle, but Valde cuts his head clean off, snods. And loss. So clear. Someone's... I'm reloading. Watch it. CT, CT smokes from CT. It's end flashing me. One two shot. One CT. Yeah, clear. Nice. No, no, no. I'll plant for CT. Jungle. I'll take it. CT lost CT. Okay, I'll plant. Watch out. He's pushing first. Ta runda jeszcze odbije się może na konto Izagobors. Ksajp trafia i jeden na jednego ze Stompem. Ten podpalony, 30 HP na jego koncie. I pytanie, czy Stomp zauważył, że rywal wszedł do bombsite'u? To może być zaskoczenie. Ksajp już zauważył przeciwnika i Stomp jednak zelwany! I wygrana runda 2-4 przez Izagobors. Jak prawdziwe dziki. Tak jest, prawdziwe dziki, ale jak XCOM Team może popełniać takie błędy? Sytuacja 5-2. W stronę dżungli. Morris tutaj jednak... No, pozbawił życia zawodnika, który akurat niósł bombę. Więc teraz sytuacja 1-1. Patitek kieruje się właśnie
w stronę bomby. Tylko nie wie gdzie znajduje się teraz zawodnik Isaac Obors. Szybko przenosi się na bombsite, żeby przede wszystkim podłożyć bombę. No ale właśnie, Morris tutaj już zobaczył, co się dzieje. No Morel, przegrał to podkładanie. Jakby podliczyć statystykę, Morales ma chyba... 100...